A tak wygląda modułowy dworzec kolejowy w Wasilkowie. Czyli dworzec kolejowy w Wasilkowie już jest, tylko jeszcze nie ma pociągów regularnych, żeby można było dojeżdżać na przykład z dworca centralnego Białymstoku do Wasilkowa. Zobaczmy, jakie tu są pociągi. Rozkład jest aktualny. Tak, od 12 marca do 10 czerwca. Przyjazdy. Są to pociągi w kierunku na Kuźnicę Białostocką, Małkinie, Suwałki. No i na przykład zobaczmy. Ostatni pociąg jest o godzinie 20.30, 20.26, a pierwszy 5.36, 8, 9, 13. No, tak wygląda na to, że mniej więcej co godzinę. Toaleta zamknięta. Przejazd kolejowy, perony. Przejście przez tory, strzeż się pociągu. Tutaj na razie to głównie pociągi towarowe odjeżdżają. Co my tu mamy? Poczekalnie, schody, toalety dla osób, dla wózków. Tablica ogłoszeń. Zakaz palenia, obszar monitorowany. Tablice elektroniczne. Jazdy, przyjazdy, Kuźnica Białostocka, Małkinia, Suwałki, czyli najbliższy pociąg o 5. Szkoda, że ta toaleta jest nieczynna, że tak powiem. Trochę to mało cywilizowane rozwiązanie, czyli pomimo, że jest toaleta, to w razie potrzeby pasażerowie w krzaki. Zakodowane toalety z zamkami. Tutaj to nawet nie wiem, co to za pomieszczenia są. Także dworzec jest bardzo nowoczesny. A tu jest chyba starego typu stróżówka. O, nawet jest stacja napraw roweru z różnymi narzędziami. Można rower napompować. Tu pan siedzi, jest jakiś pracownik w tej budce. Zamyka i otwiera szlamany na przejeździe kolejowym. Myślę, że kiedyś doczekamy czasów, kiedy ten przystanek będzie bardzo uczęszczany kolejowy i tu będą przyjeżdżać pociągi na przykład co pół godziny, co 15 minut, jak warszawskie metro. I wtedy to będzie miało sens.